Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena Maryja. Mamy zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na uroczystości oficjalnego otwarcia 23 targów wydawców katolickich. Targi książki tegoroczne mają miejsce w roku maryjnym. W tym roku przypada 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, 140. rocznica objawień Matki Bożej w Getrzwałdzie, 300-lecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie, 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Tradycyjnie targom książki katolickiej przyświeca hasło roku duszpasterskiego. Tegoroczne brzmi: idźcie i głoście. Dzisiaj rozpoczęły się targi wydawców katolickich. Cały rok czekamy na takie wydarzenie. Tak, jest to od 23 lat bardzo ważne wydarzenie wśród wydawców katolickich, ale nie tylko. Jest to, uważam, duże bardzo wydarzenie kulturalne i duże wydarzenie w stolicy Polski. W każdym razie targi od lat się rozwijają i w tym roku są chyba największe, bo około 160 w tej chwili na dzień dzisiejszy wydawców mamy, co jest rekordem. Nie mamy już gdzie ich pomieścić, a Arkady Kubickiego nie dadzą się rozszerzyć. Tak, warto być na targach, natomiast ja dopiero weszłam i jeszcze nie zdążyłam się zapoznać z ofertą targów. Jak zawsze, gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przywieźć Maryję w te miejsca, w których jesteśmy, posługujemy i też w tym roku, kiedy obchodzimy jubileusz 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, nie mogło nas zabraknąć na takim wydarzeniu, jakim są targi książki katolickiej, więc też i w tym miejscu po raz pierwszy jesteśmy my jako Paulini z Jasnej Góry, ale także jako wydawnictwo Paulinianum. Docelowo to jest klub Restauracja Katolicka w samym sercu Warszawy, w której odbywają się przeróżne ciekawe rzeczy, gdzie można coś zjeść, posiedzieć przy dobrej kawie, spotkać się ze znajomymi. A czy macie coś wspólnego z książkami? Można u nas kupić książki, są książki, które można przynieść, wymienić, posiedzieć, poczytać. Mamy bardzo dużo książek, tylko sami ich nie produkujemy. Targi wydawców katolickich są bardzo bliskie. Właściwie od dawna, prawie że od początku ich istnienia, kiedyś prowadziłem, tu przychodziłem, polecałem książki, przegląd, to był cały przegląd oferty wydawniczej. Dzisiaj widzę, że to cały czas się rozwija, że cały czas ta oferta, propozycja jest bardzo, bardzo bogata. A przede wszystkim to, co mnie zawsze zadziwia, jak szeroka jest odpowiedź na to, co kościoła, chrześcijan, katolików, bo przecież nie tylko katolicy tutaj są obecni, na to, co mówi z zewnątrz świat, na wszystkie problemy, które dzisiaj się pojawiają. Właściwie tu wszędzie możemy znaleźć jakiś komentarz, jakąś odpowiedź, jakieś wyjaśnienie. To jest rzecz niebywała, o której nie wiemy i nie uświadamiamy sobie tego na co dzień. Myślimy, że Kościół gdzieś zamknięty jest w jakiejś kruchcie. To nieprawda. On w pełni uczestniczy w życiu i ma w pełni ukształtowaną intelektualnie odpowiedź na wyzwania współczesnego świata i tę odpowiedź tutaj można znaleźć. Co palemki robią na targach katolickich? Palemki są takim znakiem obecności świętego Józefa. Jesteśmy rodzicami przedszkola świętego Józefa na Mokotowie w Warszawie. Budujemy nowy budynek. Potrzebujemy zebrać fundusze na tą budowę. I ta palemka jest taką małą cegiełką, 10 zł lub dar serca na rzecz budowy naszego przedszkola. Jestem przedstawicielem drukarni olsztyńskiej i tutaj tak prawdę powiedziawszy spotykamy się z naszymi klientami, dla których drukujemy te wszystkie piękne książki, które się znajdują na tych półkach. Także przyjeżdżamy, żeby sprawdzić, zobaczyć, czy wszystko jest w należnym porządku i czy nasza produkcja rzeczywiście jest na tyle atrakcyjna, żeby się sprzedawała. Co pan robi na targach katolickich? Rzymianin? No konkretnie setnik, więc pilnuję gościńca, żeby takie barbarzyńskie tałataństwo jak ten, że tutaj kupiec fenicki bal, Salomon Barekbal, nie okradał tych wszystkich podróżnych, bo to tylko Rzymianie mogą i mają prawo tutaj w tej ziemi. A tak na poważnie przedstawiamy naszą grę, Gościniec poprzez czas i przestrzeń, która została stworzona dla chrześcijańskich rodzin po to, żeby móc wspólnie wyruszyć w taką naprawdę pasjonującą podróż, która
ukazuje całe bogactwo naszej kultury, naszej historii tak naprawdę, a jednocześnie intryguje i zaciekawia, bo potrafi z zupełnie innej perspektywy to pokazywać. To jest gra, która buduje relacje w rodzinie, która buduje autorytet ojca, ale tak naprawdę to jest gra dla wszystkich, nawet także dla osób niewierzących, bo też przy niej potrafią się świetnie bawić. Współpracujemy z wydawnictwem Fronda i pani, która z nami współpracuje, namówiła nas na to, żebyśmy trochę z internetu przeszli do realu, tak zwanego realu. My jesteśmy tutaj, żeby poznać konkretnych ludzi, którzy chcieliby poznać naszą ofertę, która uważamy jest na tyle oryginalna, a równocześnie mogłaby uzupełnić sklepiki, które się zajmują wydawnictwem katolickim, o prezenty okazjonalne, takie jak komunia czy chrzest święty. Jedną z cech wspólnych z książkami, oprócz tego, że je posiadamy, są też spotkania autorskie. Jeśli ktoś wyda książkę i chce ją u nas promować, to zapraszamy takie osoby. Wtedy są spotkania, wtedy są rozmowy na temat książek. Także w tym kierunku też idziemy. Poza książkami na pewno można przyjść po informacje związane z jubileuszem 300-lecia obrazu Koronacji Matki Bożej i z tymi akcjami, które do tego wydarzenia podprowadzają nas, przygotowując zewnętrznie, ale także i duchowo. Więc informacje związane z diademem w koronie Maryi, związane z informacjami na temat samej koronacji i tych centralnych obchodów, które będą na Jasnej Górze przeżywane. Jeszcze jedno pytanie dotyczące Feniksów. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, kto wygra, ale to na pewno był niełatwy wybór, bo rekordowa liczba zgłoszeń była w tym roku. Tak, wyjątkowo w tym roku był olbrzymi problem, dlatego że rekordowa, tak jak pani powiedziała, była ilość zgłoszonych publikacji i jury, które pracowało, miało wiele dylematów, które książki uznać, które nie uznać, bo wszystkie w zasadzie są wartościowe. I z tych wszystkich wartościowych najtrudniej jest wybrać te najbardziej wartościowe po prostu.